Roleta dzień-noc Smart Rollo z profilem montażowym. Smart Rollo z profilem montażowym to atrakcyjny, szybki w instalacji i wygodny w użytkowaniu system Rolet dzień-noc. Roletę montujemy bezinwazyjnie, na skrzydle okna. W przypadku okien typu fix lub z wywietrznikami, montujemy ją na profilu okna. Roletę można także zamontować na ścianie, suficie lub we wnęce okiennej. Zaletą systemu jest możliwość łatwego montażu i demontażu rolety. W zestawie znajdują się elementy potrzebne do instalacji rolety. W zależności od zakupionej wersji, ilość elementów w zestawie może się różnić. Roleta jest już wyposażona w mechanizm sterujący oraz podstawowe akcesoria. W przypadku montażu rolety w wersji z żyłką, na tym etapie należy wykonać następujące czynności. Częściowo wyciągamy wsporniki rolety z profilu montażowego. Przeciągamy żyłki przez otwory wsporników rolety, tak aby po zamontowaniu żyłki znajdowały się w ich dolnej części. Wiążemy supły na końcach żyłki, a nadmiar odcinamy możliwie jak najbliżej wsporników. Wsuwamy wsporniki rolety w profil montażowy. Umieszczamy zaślepki w formie talerzyków po obu stronach belki obciążającej. Lekko rozsuwając materiał rolety, umieszczamy w nim kompletną belkę obciążającą. Roleta jest przygotowana do montażu. Teraz przedstawione zostaną różne możliwości instalacji rolety Smart Rollo z profilem montażowym. Montaż bezinwazyjny na skrzydle okna. Montujemy uchwyty rolety z elementami regulującymi, nie dociskając ich do końca. Na kompletne uchwyty naklejamy taśmę dwustronną. Ustawiamy je tak, aby po zamontowaniu znajdowały się możliwie najbliżej krańców profilu montażowego rolety. Przy roletach o dużych szerokościach zalecane jest użycie dodatkowego uchwytu, montowanego po środku profilu. Usuwamy folię zabezpieczającą taśmy dwustronnej. Doklejamy uchwyty do oczyszczonej uprzednio ramy okna i dociskamy elementy regulujące. Następnie profil montażowy wraz z przygotowaną roletą wpinamy do uchwytów. Montaż na oknie typu fix lub z wywietrznikiem. Przygotowujemy płytki montażowe, wyłamując górną część uchwytów. Uwaga! Czynność ta jest nieodwracalna. Na tak przygotowane płytki montażowe naklejamy taśmę dwustronną. Ustawiamy płytki montażowe tak, aby po zamontowaniu znajdowały się możliwie najbliżej krańców profilu montażowego rolety. Przy roletach o dużych szerokościach zalecane jest użycie dodatkowej płytki montażowej, montowanej po środku profilu. Usuwamy folię zabezpieczającą taśmy dwustronnej i doklejamy płytki montażowe do oczyszczonej uprzednio ramy okna. Uwaga! Możliwe jest również zamocowanie rolety za pomocą śrub, wkręcanych w specjalnie przygotowane otwory w płytkach montażowych. Następnie profil montażowy wraz z przygotowaną roletą wpinamy do płytek montażowych. Montaż na ścianie, suficie lub we wnęce okiennej. Wymierzamy miejsce montażu metalowych uchwytów tak, aby po zamontowaniu znajdowały się możliwie najbliżej krańców profilu rolety. Przy roletach o dużych szerokościach zalecane jest użycie dodatkowego uchwytu, montowanego po środku profilu. Wywiercamy otwory i umieszczamy w nich kołki rozporowe. Przykręcamy metalowe uchwyty do sufitu, ściany lub wnęki okiennej. Następnie profil montażowy wraz z przygotowaną roletą wpinamy w zamocowane uchwyty.
Po dokonaniu wybranego sposobu montażu rolety należy przystąpić do instalacji akcesoriów dodatkowych. Roleta Smart Rollo wyposażona jest w uchwyt bezpieczeństwa napinający łańcuszek. Do montażu wykorzystujemy element napinający łańcuszek oraz taśmę dwustronną. Naklejamy taśmę dwustronną na uchwyt bezpieczeństwa, a następnie wpinamy łańcuszek w uchwyt. Lekko napinając łańcuszek, doklejamy uchwyt bezpieczeństwa do oczyszczonej ramy okna. Dodatkowo istnieje możliwość przymocowania uchwytu za pomocą wkrętu. Do wersji montażowej z żyłką należy wykonać kolejne czynności. Oczka prowadzenia żyłki wpinamy do zaślepek belki obciążającej. Przekładamy zamontowane wcześniej żyłki przez oczka umieszczone w zaślepkach belki obciążającej. Łączymy dwie części dolnych uchwytów mocujących, ale nie dociskamy ich do końca. Umieszczamy uchwyty mocujące na ramie okna, zwracając uwagę, aby żyłka znajdowała się w pionie. Następnie maksymalnie dociskamy elementy regulujące uchwytów. Przeciągamy żyłkę przez zamontowane uchwyty mocujące, a następnie, przekręcając trzon uchwytu, odpowiednio ją napinamy. Nadmiar żyłki odcinamy. Roleta jest gotowa do użytku.